Halo, cześć wszystkim. Siedzę w moim laboratorium, że tak powiem. Chciałam Wam pokazać jedną przykładową scenkę z naszego życia codziennego, jak to jest ze ścieleniem łóżka. Oczywiście Kacpra ciężko zmotywować do tego, ponieważ wiadomo, nie ma on tyle siły, rzeczy są stosunkowo ciężkie do niego. Więc muszę mu pomagać, ale najważniejsze jest to, że z dzieckiem to robimy razem. Więc żeby dziecko zaczęło po sobie sprzątać, trzeba mu pokazywać cały czas. Z początku Kacper nie chciał za bardzo sprzątać, wszystko leżało na ziemi, musiałam za niego robić. Tak się wkurzałam, że po prostu myślałam, że nie wiem, głowę sobie urwę z tego powodu. No i teraz można powiedzieć, że już się poprawiło. Kacper wie, co jest do roboty. Tylko czasami jest tak, że najgorsze jest to, że on chce, ale są momenty, gdzie on wtedy przychodzi do mnie, bierze mnie za rękę, pokazuje mi, że coś jest do sprzątania, ale sam tego nie chce robić. A jak mu coś daję, to się wkurza. No i tak to wygląda. Także to by było na tyle. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Trzeba to posprzątać. Więc my sobie obejmę. Zusammen. Komm zusammen. Gdzie jest ty gdzieś? Tam gdzie ma rumca. Zejdź na dół. Nie chcesz? Chodź. Komm. Ła! Jetzt drauf. Mama ci pomoże. Wiesz, to jest trochę za ciężko do ciebie. Ja? Ja wiem. Ich weiß, co schwierig für dich. So, ja? Ja oder nein? Ja. Super. Jetzt das? Mit dem Maulwurf, ja? Z Maulwurfem? Z krycikiem, ja? Ho! Hauk! Do góry. Und was jetzt? Was noch? Co jeszcze? Jeszcze ta deka. Do góry. Hoch. Zejdź na dół. Teraz pi. Zejdź. Mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się podobał. Nie było za wiele do widzenia, jak to wygląda, ale można powiedzieć, że starał się Kacper, można powiedzieć. To był na stosunkowo dobry sukces. W tym samym dniu po zabawie torem wyścigowym pomógł mi go posprzątać, także było ok. Przynosił mi rzeczy, ja je wkładałam do pudełka, bo on akurat tego manualnie jeszcze do końca nie umie. Więc aby na tyle, że coś robi, także pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, polecajcie. Także myślę, że zostaniemy na dłużej ze sobą. Cześć!